RZFM. Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moimi gośćmi są radni Marta Grzeszczyk, Prawo i Sprawiedliwość, Włodzimierz Tomaszewski, były wiceprezydent Łodzi z ŁPO, Mateusz Walasek, Koalicja Obywatelska, Sylwester Pawłowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. I zaczniemy od miłej informacji, bo w akwaparku mamy basen solankowy i jest z roztworem solanki z Morza Martwego, tam są jakieś atrakcje. I tak naprawdę są duże wskazania do tego, żeby tam pójść, bo na przykład łagodzi bóle mięśni stawów, leczy bezsenność, usuwa stres, no i można wyszczuplić sylwetkę. Jesteśmy w okresie karnawału, to wszystkim dobrze zrobi, chociaż też dobrze wpływa taka kąpiel solankowa na przykład na wydolność, na niewydolność krążenia, choroby naczyń wieńcowych, jak ktoś przebył zawał serca, czy ma wady z zastawek. I to jest taka miła, i to jest chyba jedyna miła informacja, bo teraz mamy, chciałam Państwa zapytać o taką rzecz, bo jest protest pracowników sądu. Właśnie otrzymaliśmy informację, że znowu w Łodzi w ramach protestu przez kolejne dni będą pracownicy sądu odchodzić od swoich stanowisk pracy i wychodzić przed budynek sądu. Jest trochę zimno i zapowiada się mroźno, no niemniej jednak nie będzie można jakoś może załatwiać swoich spraw w sądach. No i następna grupa też zaufania publicznego, to jest grupa nauczycieli. No i tutaj mamy nauczycieli, którzy też nie przychodzą do szkoły, chorują. To kolejna grupa zawodowa bardzo chora. Mamy bardzo chore społeczeństwo, aż się boję. No, tak się ten stan zdrowia społeczeństwa pogorszył od czasów ostatniego rządu, bo to i policja chorowała i inne grupy zawodowe. No niestety to, co się stało z policją, posłużyło za przykład kolejnym grupom zawodowym. No, nauczyciele wybierają, cóż im się dziwić, jeżeli przykład płynie z policji, że należy wszcząć taką akcję w momencie, kiedy są najbardziej potrzebni. Policja, wiadomo, przed świętem niepodległości, kiedy rząd tam wielkie akcje planował, rozpoczęła taką akcję. Nauczyciele w okresie wystawiania ocen, no to są skutki niestety fatalnej polityki rządu, które muszą ponosić łodzianie. No, tylko się tak zastanawiam nad taką kwestią, bo jak młodzi ludzie na to patrzą, to ja nie wiem, jak my wychowujemy społeczeństwo, co to Pani redaktor za elity będą. Co było 30 lat temu. I sytuacja się powtarza. Jeżeli wracamy do metod sprawowania władzy, które były właściwe, typowe dla okresu sprzed 1989 roku, to nie dziwmy się, że społeczeństwo szuka na to recepty. Ostatecznie zdrowie jest najważniejszym elementem naszego funkcjonowania i nie należy się dziwić, że pracownicy sądu czy oświaty również mogą się wykazywać słabym zdrowiem w tak trudnym okresie, jakim jest zima 2019. No ale właśnie. Faktem jest, że... Ale może w takim razie... Ale faktem jest, że to jest z góry zapowiedziana wcześniej akcja, która wyzwala w moim przekonaniu olbrzymie pokłady emocji społecznej w tych środowiskach, a gdybyśmy wspólny mianownik dla tych środowisk chcieli znaleźć, to jest to po prostu budżetówka. Rząd zapomina, że jest odpowiedzialny za godne funkcjonowanie sfery budżetowej, a więc tej grupy zawodowej, tych grup zawodowych, które świadczą o sile państwa. No, trzeba tutaj dodać, że to są te zawody były przez szereg lat zapominano, tak zresztą o służbie zdrowia, której w ogóle nie reformowano, ale zaraz pana poproszę o komentarz. Natomiast dodzwonił się pan Jacek. Pan Jacek ma pewnie inny temat. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Proszę państwa, ja mam taki temat, że ja tam zgłaszałem kilka miesięcy temu, że chciałem drogę jednokierunkową zrobić z organizacji WIN. Tam pan Walasek poprosił swoją koleżankę, panią Bartczak. Oczywiście dziękuję bardzo, bo pomogła. No ale dostałem pismo od inżyniera miasta, że faktycznie widać problem, że tam samochody po chodniku jadą po ulicy, ale on nic nie może z tym zrobić, jedyne co może zrobić, to podnieść krawężniki, bo mówi, że tam jest jedyna droga przejazdu.
a podobnie jest zrobione od ulicy Franciszkańskiej do ulicy Krawcowej. Jest tak samo tam droga jednokierunkowa zrobiona, a tutaj raczej powiedział inżynier miasta, że nie, tutaj nie można zrobić, bo nie ma jak objechać. A objechać można przez obrońców Westerplatte, Boja Żeleńskiego albo Wojska Polskiego. Ale co objechać, proszę pana, można? Bo nie... Na tą ulicę, bo mówi, że nie można zrobić jednokierunkowej ulicy, bo samochody nie będą miały jak jechać. No to, a widzą problem, że faktycznie jak teraz jeszcze jak spadł śnieg, to tam dwa samochody, no nie ma możliwości, żeby się minęły, żeby jeden nie wjechał na chodnik. A tam chodzą ludzie, i w tym moja córka, co ze szkoły wraca. No właśnie bliskość szkoły jednej dla specjalnej, bliskość ośrodka pomocy społecznej i bliskość zabudowań mieszkalnych powoduje, że utrudnienia w komunikacji samochodowej są spore i myślę, że dzisiaj obowiązujące tam zasady ruchu drogowego wykluczają kolizyjność, natomiast faktem jest, że mogą stanowić pewne niebezpieczeństwo dla pieszych, ale kolizja między samochodami przynosi o wiele większe skutki niż w przypadku, kiedy pieszy może uważać na poruszaniu się po chodniku. Ja mogę tylko obiecać, że się jeszcze ponownie skontaktuję z panią Nadną Bach, czego mówimy ten temat i ona na pewno dobrze zna ten teren, bo to jest jej osiedle, ona tam też działa bardzo intensywnie, więc będzie na pewno miała dużą wiedzę na ten temat i dlaczego i z czego to wynika i być może jeszcze raz skontaktujemy się z inżynierem miasta, żeby tą sprawę zweryfikować. I już wracamy do tego tematu, ja podam tylko numer telefonu. Tak, jeszcze pan jest z nami? Już pana nie ma. 42 to jest kierunkowy, a mamy nowy numer, więc proszę sobie zapisać. 21 23 290. Ten telefon jest też na Facebooku, gdybyście państwo nie zapisali. Teraz proszę. Przed momentem mieliśmy lamenty tutaj koalicji rządzącej w Łodzi, ale oczywiście opozycyjnej w kraju, więc te lamenty są kompletnie niewiarygodne. Ale zacznę od właśnie takiej przekornej sytuacji, bo wtedy, kiedy oddawana była Fala, czyli obecny akwapark Fala, to wówczas państwo po części już wchodzący w rolę opozycji w mieście lamentowali, jak to będzie drogo i ciężko i pytali, jakie to będą ceny biletów. Dzisiaj już państwo o to nie pytacie, chociaż warto by było spytać, ile te solanki będą kosztować, ale to, że akwapark jest, został wtedy wybudowany od nowa i że te usługi są, jest bardzo dobrym elementem, chociaż po drodze państwo dokonali czegoś, co właściwie było kiedyś zaprzeczeniem waszych tez programowych, jeśli chodzi o gospodarkę, to bo został na nowo skomunalizowany ten akwapark, ale to już może być jest przeszłość. Najważniejsze, że obiekt istnieje, że się rozwija i świadczy usługi. Natomiast w przypadku tych grup budżetowych, jeśli chodzi o ich płace, no to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że przez lata państwo nie podwyższaliście tych płac, nie regulowaliście tych płac. Oczywiście można powiedzieć to, że ten rząd jest tak otwarty na ten dialog z tymi różnymi grupami zawodowymi, automatycznie powoduje, że wzrasta liczba tych oczekujących na gwałtowny wzrost tych wynagrodzeń, chociaż on oczywiście istnieje, bo przecież wiemy, że w kraju wzrost wynagrodzeń jest bardzo pokaźny w tych ostatnich latach. Niemniej te regulacje będą prowadzone i ten dialog jest prowadzony, natomiast w poprzednich latach no, tych podwyżek nie było wcale. One są dzisiaj najwyższe w tych grupach. Mówię tu teraz o policji. Będzie ten dialog kontynuowany, jeśli chodzi o nauczycieli i myślę, że warto dostrzec, to zresztą pani redaktor także podkreśliła, że przez lata tym grupom właściwie nie korygowano tych płac, ale co jest ważne, że te grupy wtedy, kiedy rządziła Platforma i PSL, jakoś wtedy specjalnie nie występowały w zakresie tych regulacji. Ja bym chciała odnieść się do konkretnych liczb, bo to jest chyba zawsze najważniejsze, żebyśmy rozmawiali o skali. Mówimy w tej chwili o proteście.
proteście czy o tych zachorowaniach wśród nauczycieli, to rzeczywiście dotyczy około kilkusetek nauczycieli, ale zwrócę uwagę, że w Łodzi pracuje 10 tysięcy nauczycieli, więc jest to niewielki procent i protest dotyczy kilkunastu placówek, a placówek edukacyjnych w Łodzi mamy około 340 czy 380. Rozumiem, że pani radna zachęca pozostałe. Nie, zwracam uwagę, tylko żebyśmy rozmawiali o skali, bo państwo mówią o jakimś strasznym dramacie, a to dotyczy kilkunastu placówek na 380. Jeżeli chodzi o te podwyżki, to od tego roku pensje dla nauczycieli będą wzrosną o 5%, w przyszłym roku o kolejne 5%, a kwotowo to wygląda w ten sposób, że od stażysty, w przypadku stażysty ten wzrost wynagrodzenia to będzie około 340 zł. Jeśli mówimy o nauczycielu dyplomowanym, to ponad 500 zł więcej do wynagrodzenia. Więc to są konkretne liczby i konkretne wzrosty na wynagrodzeniach i chciałabym, żebyśmy odnosili rzeczywiście do tych konkretnych kwot. Dlatego ja chciałbym, żeby się odnosić do konkretnych... No właśnie, ja to zaraz potem, pan. Dobrze. Proszę, proszę. Ja chciałem, żeby się odnosić do konkretnych ludzi i to problemem konkretnych rodziców jest to, że ich dziecko nie dostanie ocen na semestr na przykład. I to konkretni ludzie w konkretnej szkole mogą mieć problemy. Natomiast wracając do tego tematu i właśnie całego wywodu pana radnego Tomaszewskiego, to przyjmując tą logikę, którą zaprezentował, to najbardziej rządzący byli otwarci na rzecz mieszkań, na rzecz obywateli za czasów Edwarda Gierka albo Stanisława Kani, bo wtedy najwięcej było protestów. No, ja mierzenie protestów mianą protestów otwartości, bo to trochę nie tak. Problem. Nie dzień dobry, mówię pani Małgorzato. Tym, analogiki nie rozumiem, to pani Małgorzatę i zaraz wrócę do tego, bo już... Pani Małgorzato, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Wracacie kota ogonem, dzień dobry. Można teraz? Tak, proszę bardzo. Ja właśnie dzwonię z aktualną sprawą odśnieżania. Ja mieszkam na ulicy Umińskiego. Od poniedziałku dzwonię do Urzędu Miasta, że w ogóle nie jest nic robione. Prosiłam o wysypanie piachem, bo chodzę z wnuczką do przedszkola, dzieci chodzą do szkoły, a jest jedno lodowisko na ulicy i na chodnikach. Oczywiście co dzień, dzwoniłam w poniedziałek, dzwoniłam wczoraj, otrzymuję odpowiedź, proszę pani, ja już wysłałem zlecenia, na pewno będzie zrobione. No do tej pory nic nie jest, nawet, że tak powiem, ziarenka piachu. Jak my możemy podchodzić poważnie w ogóle do urzędników, jeżeli urzędnicy w ten sposób podchodzą do nas, do petentów, co my płacimy podatki, prawda? No i się zastanawiam, dlaczego dozorca przez bloki może odgarnąć. Otrzyma odpowiedź. Dlaczego? Bo tylko nie słyszeliśmy pytania, które... Dlaczego urzędnicy obiecują... Nie, bo tam wcześniej słuchaczka zadała pytanie i chciałbym je usłyszeć. A nie jest posypany chodnik. Tak, ale tam jeszcze było drugie pytanie. Słuchaj. No właśnie, dozorcy przed blokami, przed klatkami odgarną, a cała reszta to co, mamy fruwać? A czy pierwsze... Jak urząd na przykład miasto za to nie odpowiada, nie radzi sobie, to niech scedują to na dozorców, niech dadzą mi odpowiednią pensję. I niech dozorcy, no kiedyś dozorcy odśnieżali i było w porządku, a teraz nie dosyć, że nie można przejść chodnikiem, to nie można przejść trawnikiem, bo stoją samochody na trawniku. Nie można się w ogóle dostać, ale mówię, jest w przedszkole, jest szkoła, dzieci chodzą babcie z wnukami, tak na przykład jak ja, odprowadzam i co, mam przewracać się codziennie? Teraz w soboty mają padać deszcze, to będzie w ogóle lodowisko. Nie powinna oczywiście pani się przewracać i my to sprawdzimy, dlaczego akurat tam na Umińskiego nie doszło do wysłania... Ale na Motylowej też jest, ja myślę, że to w całej Łodzi taka sytuacja. Są bardzo różne sytuacje i to trzeba każdą sytuację sprawdzać indywidualnie, chociażby dlatego... To ja zgłaszam ulicę Motylową. W czyjej gestii jest chodnik? To nawet mówimy dokładnie o konkretnej nieruchomości, gdzie to wygląda, żeby sprawdzić, bo czasami może być tak, że część ulicy w chodnik może być miejski, część ulicy może chodnik nie być miejski. No ten system, o którym pani mówi, wynika z tego, że no, od już dłuższego czasu patrzy się na prawo własności i ten, kto jest właścicielem, użytkownikiem, odpowiada za dany chodnik, w związku z czym spółdzielnia mieszkaniowa, która nie ma chodnika, nie można od niej wymagać, żeby ten chodnik sprzątała. Ta sytuacja, o której pani mówi, jest jak najbardziej naganna, jeżeli to jest ulica miejska. A jak nie jest chodnik spółdzielni, czyli może być? No, może być miejski, może być wspólnoty mieszkaniowej, bardzo różnych. Właśnie, i tu też mówię, że od razu trudno jest się połapać. Niestety tak, ale taka jest konsekwencja prawa własności. Ja myślę, że od tego jest... Pani Małgorzato, jeszcze proszę, słucham.
jeżeli dzwoniłam, mówię dwukrotnie do Urzędu Miasta Łodzi i miałam obiecane... Czy pamięta pani może z kim konkretnie? ...interwencję. Ja już wysłałem zlecenie, no i nie jest nic zrobione, więc mnie bardzo bulwersuje fakt, a że... A pytamy o nazwisko, kto pani tak powiedział w urzędzie? Ja nie wiem, bo się nie przedstawił. A to zawsze trzeba pytać, kto, a no kto tam... No mój a jakiego, do, pod jaki numer, do jakiego wydziału pani dzwoniła? Obiecają, to dotrzymają słowa, tak? Sprawdzimy to. A czy pani pamięta, pod jaki numer, do jakiego wydziału pani dzwoniła? A ja zaraz, no do wydziału komunalnego. Ja mogę zaraz podać ten numer. Rozumiem, dobrze. To już bez numeru. To jest, to jest też, ja wczoraj o to pytałam. Bardzo pani dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja wczoraj pytałam też o to władze miasta, bo ten paraliż miasta Łodzi, który odbył się w poniedziałek, też te tłumaczenia zarządu miasta były dla mnie przedziwne, że według doniesień medialnych pługopiaskarki wyjechały na ulicę dopiero po godzinie 9 i nie mogą wyjeżdżać na ulicę wtedy, kiedy pada śnieg. No. Jeżeli, myślę, że żyjemy w dobie internetu i w dobie jednak dość dobrych prognoz pogody, więc mam nadzieję, że są jacyś urzędnicy, którzy te prognozy śledzą i sprawdzają i mogą pługopiaskarki wysyłać. Ciekawe, że nie ma ich w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo był wypadek na autostradzie przez nieodśnieżanie. I mogą wysyłać te pługopiaskarki, jak zaczyna śnieżyć i jak zaczyna się robić problem, jak wiadomo, że opad będzie silny, tak żeby te wozy już na ulicach były. Natomiast jeśli chodzi o chodniki skute lodem, to rzeczywiście od weekendu tych zgłoszeń też do mnie prywatnie przez media społecznościowe czy telefonicznie mieszkańcy Łodzi się bardzo zgłaszali, bardzo na to narzekali. Wczoraj pan prezydent Trela w telewizji zapewniał, że należy do Wydziału Komunalnego dzwonić. Teraz pani mówi, że rzeczywiście się dzwoni, ale nic z tego nie wynika. I problem nadal istnieje. To nie jest tak, że w tej chwili wszystkie chodniki są w Łodzi czarne. Ja tutaj do państwa dzisiaj zmierzając... A pani nawet apelowała o zwołanie sztabu kryzysowego, tak? Tak? Właśnie z tym odśnieżaniem tak, ulic i chodników. Bo jeżeli ja dzisiaj też do państwa tutaj zmierzałam i wzdłuż Wydziału Ochrony Środowiska chodnik, czyli zakładam, że jeżeli mamy budynek Wydziału Środowiska i jest przy tym chodnik, to chodnik jest miejski, jest skuty lodem i nieposypany, no to nawet na tych chodnikach, które są w zarządzie miasta i chodniki są, miasto jest właścicielem, ten lód nie jest skuwany, więc prezydent miasta powinien wykorzystać wszelkie możliwe narzędzia, które posiada, żeby te wydziały, które są odpowiedzialne za odśnieżanie i oczyszczanie z lodu chodników, czyli Wydział Komunalny, ZDIT i Straż Miejską, która mogłaby kontrolować, czy osoby, które są właścicielami chodników, dokonują tego czyszczenia, żeby zintensyfikowały swoje prace. No bo to nie jest średniowiecze, żeby ludzie musieli siedzieć w chatach, jak pada deszcz. To nie jest średniowiecze i państwo nie może zadbać o autostrady, a pani poucza teraz jak... Jedną rzecz powiem pani. Panie radny, powiem tylko jedną rzecz. Ja jestem samorządowcem, jestem radną Rady Miejskiej w Łodzi i mi zależy najbardziej na mieszkańcach Łodzi i na łódzkich drogach i na łódzkich chodnikach. Ale proszę mi pozwolić odpowiedź, proszę mi powiedzieć. Już będzie pan odpowiadał, ale mamy pana Jerzego właśnie. I myślę, że damy mu pierwszeństwo. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja mam taki problem. Jestem przedstawicielem garaży, wspólnoty garaży. To jest 30 garaży, obiekt zamknięty i mamy już ten problem od jakiegoś czasu z wywozem śmieci. No, jak wiadomo, w garażach się śmieci nie tworzy, a deklaracje, jakie państwo tam wystawiają, radni co uchwalili, miasta, to jest tak, że w garażach trzeba wywozić 4 razy w miesiącu nieczystości. Tak, no nie ma to uwzględnione jako garaże tam pod tak, jednym z tych punktów. I ja się pytam, dlaczego my mamy płacić za wywóz śmieci, których my nie tworzymy? My już bierzemy, wystawiamy jeden pojemnik 120 litrów, no tam ktoś rzuci butelkę od płynu, odpryskiwacz, jakąś szmatkę, czy jakąś gazetę, żeby raz w miesiącu i na ten pojemnik w zupełności wystarcza, niekiedy nawet go nie wystawiamy. A miasto się do nas tam właśnie tak przyjemnie przychyla, że woła, żeby płacić 4 razy w miesiącu. Dlaczego my mamy płacić za 3 wywozy, których nie ma śmieci? Założenie ustawy, może pan powiedział, że może odpowiedzieć, ja odpowiem najpierw słuchaczowi, później odpowiem jeszcze pani radnej. Założenie pan ustawy... Pan zadać panu pytanie. Tak, tak. Założenie, ale jeszcze pani radnej, proszę uszanować słuchacza najpierw i pozwolić mi odpowiedzieć. Otóż, po pierwsze, założenie ustawowe jest takie, że na każdej nieruchomości powstają śmieci, która jest użytkowana. I miasto, tworząc te przepisy, stworzyło je w oparciu o takie założenie, że nie ma nieruchomości,
na której nie powstają śmieci. Zresztą pan jakby to potwierdza. Oczywiście można dyskutować o ilości i my się możemy przyjrzeć temu problemowi, żeby ograniczyć częstość w przypadku takich no, nietypowych nieruchomości, jak pana przy okazji jakiegoś kolejnych zmian regulaminu. Dobrze, żeby państwo to jakoś może napisali coś, żeby pozostał jakiś ślad. Pisaliśmy do dyrektora do działu finansowego, bo nam każą płacić za 5 lat do tyłu. Tak, ale wydział finansowy, proszę pana, to jest już jak powstają Czyli. Przepisy. Wydział finansowy nie tworzy przepisów dotyczących wywozu. Ja rozumiem to. To Wydział Gospodarki Komunalnej tworzy przepisy dotyczące częstości wywozu. Tak. I ja się zgadzam z tym, że jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli jakieś analizy to wykażą, to można obniżyć częstość wywozu przy kolejnych przepisach, tylko to trzeba też przeanalizować, jak te śmieci powstają. Ale ja na pewno też się zwrócę do Wydziału Gospodarki Komunalnej o przeanalizowanie tego i przy okazji następnej korekty tych deklaracji można wprowadzić ograniczenie częstości przepisów, aczkolwiek to jest też taka sytuacja, że oni też muszą mieć orientację, jak ta sytuacja ma się w innych zespołach garaży, bo to nie wszystko jest tam zawarte. A teraz jeszcze jedna odpowiedź tylko pani radnej, bo pani radna... Pani tak, Jerzy, bardzo panu dziękuję. Chciałem panu właśnie sam, też odpowiedzieć, tylko że jeszcze? Pan ciągle nakręca. Więc... Znaczy nakręca do pani radnej, proszę odpowiedzieć słuchaczowi, bardzo oczywiście. Bardzo proszę, właśnie w tej kwestii chciałem odpowiedzieć, bo pan jest jasnowidzem i wie o tym, że jak będę mówił w innej sprawie, a ja mówię właśnie w tej sprawie dotyczącej tych śmieci. Otóż podnosiłem te kwestie na sesji wtedy, kiedy państwo podwyższali te opłaty, zresztą drastycznie podwyższali o 80% i wskazywałem, że w sytuacji podmiotów gospodarczych, ale także wyodrębnionych takich nieruchomości jak te garaże, ci użytkownicy płacą podwójnie, ponieważ od nich się pobiera opłatę w ich miejscu zamieszkania za te śmieci komunalne i jednocześnie także za śmieci komunalne pobiera się od podmiotów gospodarczych, licząc tam od ilości pracowników w lokalu, który jest użytkowany dla tej działalności gospodarczej i również od takich garaży. I zwracaliśmy na to uwagę, że państwo wyciągają podwójne pieniądze w sposób niezasadny. To, żeście odrzucili, mam nadzieję, że teraz po kolejnych protestach i tych uwagach kupców, bo oni właśnie zgłaszali również ten problem, jak i również pana Jacka, przepraszam, pana Jerzego, będziemy wreszcie mogli to skorygować, tylko państwo to nie podwalacie. Ja zasadność potwierdzam pod jednym warunkiem, że w opłacie za garaż nie ma wyszczególnionej pozycji wywozu śmieci. Bo jeżeli w opłacie za garaż składową częścią jest opłata dla prywatnego najemcy, wynajmującego garaż, no bo to jest garaż... Tam jest chyba wspólnota właścicieli z tego, co pan mówi. Wspólnota właścicieli też określa wysokość. Nie jest garaż nieodpłatnie udostępniany pojedynczym osobom, bo przecież wspólnota składa się z poszczególnych osób, a nie składa się z podmiotów gospodarczych. Wspólnota cała się rozlicza z ilości i ta ilość jest naliczona. I pytanie, czy za garaż najemca garażu płaci za wywóz śmieci, czy nie? Mieszkaniec w ramach tej kwoty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych. Nie jest trudno się zgodzić z tym, że odpady komunalne tam, gdzie jest działalność gospodarcza nie powstają. Natomiast na pewno możemy rozmawiać o częstości wywozu w takich sytuacjach. Jeśli jeszcze do jednej rzeczy odnoszę, bo pani radna mówi tylko w Łodzi, tylko samorząd. Tylko rzecz w tym, że my nie jesteśmy udzielnym księstwem i to, co się dzieje na przykład na drogach publicznych państwowych, skutkuje też tym, co się dzieje na drogach w Łodzi, bo na przykład zablokowanie autostrady A1 w poniedziałek skutkowało zwiększonym ruchem w Łodzi. I jeżeli myślimy o łodzianach, a nie o swojej partii, to powinniśmy mówić całościowo. A ja właśnie teraz wracam tego pytania do pana radnego. Czy pan uważa, że to jest logiczne, że wiceprezydent odpowiedzialny za te sfery gospodarki komunalnej publicznie mówi o tym, że ten sprzęt, te piaskarki mogą wyjechać wtedy, jak już przestanie padać śnieg. No, to jest kompletnie nielogiczne. Wyjeżdża się wtedy, kiedy są opady i wiadomo, że po to one rozsypują także tę sól, żeby ona nawarstwiając się roztapiała również ten śnieg, a nie czekanie, aż skończy się padanie śniegu, to wtedy dopiero sprzęt wyjeżdża. To jest kompletnie nielogiczne. No, te odpowiedzi niektóre są tak szokujące, że zanim się człowiek pozbiera z mózgiem, to rzeczywiście szokujące, to trochę trwa. Szokująca jest propozycja pani radnej, żeby Janinę powoływać, ale pani Janina. Wiceprezydent uważa, że... nie myśli, no to trzeba... A tu już jest pana twierdzenie. Pani Janino, dzień dobry. Dzień dobry, witam Radio Parada, moje kochane.
i życzę wam mądrego nowego roku, kochani, i wszystkiego najlepszego. Ja może pójdę uczyć do szkoły, jak nauczyciele strajkują. Mają po 5, po 2, po 3, po 4 tysiące, a szkoła to jest druga matka. Ludzie, panie Walaszek, pan powiedział, że moje 46 jeździ tak pięknie. Sylwestra czekałam przy Brzoskwiniowej 40 minut. A pan w radiu mówi obiecanki, cacanki. Ludzie, rządzicie po 20-30 lat. My starzy budowaliśmy. Wiesz, Łódź, okolice. I nie ma tak jak należy. Od 7 czekałam do godziny za 28 na 11 lub 4. Jechałam na Sylwestra, stara baba. I ludzie, kochani, nie gadajcie nam ciągle głupot. To, czy to w Gierzu, czy to w Łodzi. Nie ma porządku. To nie zapis. Za dawnych rozpuszczeń pan Walaszek działa 30 czy 40 lat. Nieprawda, proszę pani. I ciągle tylko broni, nic się nie dzieje. Jak nauczyciel może strajkować? Pytam się, gdzie on ma serce dla dzieci? To nie są pedagodzy, to są materialiści. Ja pójdę uczyć te biedne dzieci w Łodzi, jak nie ma kto. Albo przyjadą Ukrainki. Ludzie, obudźmy się, co wy wyprawiacie? Ja myślę, że... Nie radni, pozdrawiamy panią. Śmieci poszły do góry, bo radny musi mieć większe pieniądze. Ma pieniądze jedne, ma pieniądze, a my emeryci za 1500. No ludzie, kochani, na taryfę mnie nie stać. Ja, mogę potwierdzić, że pan Walaszek od 2006 roku jest w samorządzie, ale pan Sylwester Pawłowski już sięga daleko, daleko dalej. Ale to widzi pani, czy potwierdza pani, że pani matematyki nie zna, bo to jest 12 nie trzymi. Pan nie obraża sobie. Nie, proszę państwa, no takie głosy są bardzo cenne. Bo podziękować państwo wiecie, co macie do zrobienia. Tak, ale mówienie nieprawdy nie jest cenne. Chciałem podziękować pani radiosłuchaczce za gotowość podjęcia się trudnej misji wychowania i nauczania dzieci. Natomiast odpowiadając bezpośrednio, jeżeli nauczyciel stażysta zarabia 1900 zł, bo tak jest w tabeli przewidziane, i pani minister zapowiada 5% wzrost płac, to ja chcę zwrócić uwagę, że nawet gdybyśmy wzięli 2000 pod uwagę i 5% do 2000 to jest 100 zł. Pytanie, kto ma dopłacić do tych 200 paru, o których wspomniała pani radna? I dopłaca właśnie samorząd poprzez różnego rodzaju dodatki. Stawkę minimalną? Ale przede wszystkim ministerstwo. A kto ustala dalej te wszystkie ale dodatki? Ale nie ma dalej. Ja właśnie chcę teraz do tej historii. Samorząd właśnie tutaj nie dają tych pieniędzy. Ale ja chcę do tej historii. Na tym przykładzie chcę podać, że ponad 40% budżetu. Bo tam są różne edukacji. Dodatki. Nauczyciel ma dodatki. Ja chcę do tej historii. To są samorząd. Niekoniecznie. To są wszystko centralne rozstrzygnięcia. No nie. Przecież nie samorząd określa wysokość dodatku stażowego. Nie samorząd określa zasady korzystania z urlopu bezpłatnego. Za to wszystko powinien płacić budżet państwa. My możemy dopłacać za dodatki za wychowawstwo, możemy dodatki za prowadzenie zajęć dodatkowych. Wysokość zastępstw nie jest uzależniona od dodatków samorządowych, tylko od kwoty, którą mamy w stażu. Chciałbym do tej historii finansowej. Nie wiem, jak to będzie, bo teraz pan Jan się dodzwonił, już się zaraz pan do tego odnosił. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Co pana boli? Pani dyrektor, pani redaktor, ja powiem tak. To, co opowiadał się za nią pan Walaszek, to jest trzeci rok bzdury. Tak jak powiedziała moja poprzedniczka, pan Walaszek cały czas wydobył bzdury i wszystkich broni. Kiedyś nie mogli sobie dać Łódź rady z jedną firmą do odświeżania, to wiecie państwo, co jeszcze zrobili? Wzięliście sobie 4 firmy. To z 4 firmami jesteście w ogóle ugotowani. A tak, odnośnie wtorku, panie radny Walaszek, to szkoda, że pana nie było tym samochodem, którym pan jeździ, między tirami w tym tunelu, kiedy się zderzyły, bo zjechały. Może by pana to wtedy coś nauczyło. A po drugie, zaczyna się odśnieżać, tak jak powiedział pan radny z PiS-u, wtedy, kiedy zaczyna padać, a nie kiedy przestaje. Bo kiedy przestaje, to by pan to tak naprawdę można sobie tylko pozamiatać sprawę. I Wydział Komunalny, Łodzi z diktem, jak powiedziałem rok temu, dwa lata temu, jest do usunięcia. Tam musi być osoba i wydział, który będzie pilnował tych firm, które odśnieżają, mają podpisane umowy, tak jak kiedyś administratorzy pilnowali dozorców. Zaczął padać śnieg, wszyscy mieli być na posesjach. I to samo ma być teraz z firmami. Państwo radni, zastanówcie się.
Cieszę się. Estakada nad Mickiewicza zamknięta. Tunel zamknięty. A pan mówi, że o 9 wyjeżdżają pieskary, bo wcześniej nie można. Panie radny Wolosek, niech pan się spojrzy w lusterko. Patrzę w lustro, cieszę się, że pan doskonale wie, gdzie ja byłem. Oczywiście mówię doskonale w cudzysłowie, bo pan nie wie, gdzie ja byłem, co ja widziałem. I widziałem również te tiry, które się z tranzytu wzięły w Łodzi, bo była zablokowana autostrada. Bo taka jest prawda, że te tiry, ruch tirów się zwiększył wtedy. I on się zwiększył właśnie na skutek tego, że był karambol na autostradzie. I to jest dowód tego, że również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie była w stanie zapanować nad tym, co się dzieje na autostradzie. Ale gdyby miasto było odświeżone i przejezdne, to nie byłoby problemu. Gdyby nie było tirów, nie byłoby problemów. Pani radna, ja rozumiem, że pani z partyjnych przyczyn musi odwracać uwagę, jak się cokolwiek powie źle o instytucjach rządowych. No to jest właśnie fakt, że jak się cokolwiek... Dlaczego nie mogły te tiry przejechać? A dlaczego nie mogły te tiry przejechać? Dlaczego się ślizgały? Nie mogły przejechać dlatego, bo było ich więcej niż normalnie. Ruch był większy niż normalnie. No nie, nie, to i tak już, to wygląda. Pan odpowiada tak jak pan Trela. Już ja pan, odpowiadam już prawdę. Pogrąża, a pan byś, a pa, ja bym ale opowiedział wróćmy, o innej o innym problemie, teraz, dlatego pan się nie może odnieść. Ale ja odniosę się jeszcze jednej sprawy, bo słuchaczka coś mówiła i nie było można skomentować, bo państwo oczywiście zagadywali. A prawda jest taka, że słuchaczka stwarza tezę, że albo to od podwyżka śmieci jest na przykład dlatego, żeby radni mieli więcej. To jest absolutnie nieprawdą, bo nikt z radnych nie ma nic więcej. Nie, tylko firmy, że nie, ale słuchaczka coś powiedziała i proszę pana, jeżeli pan radny życzy sobie, żeby ludzie żyli w kłamstwie, to proszę bardzo, ale ja nie mogę milczeć i nie mogę milczeć, gdy są powiadane kłamstwa. To, że to opłaty jaką są... Jaką prawdę nam pan objawi teraz, proszę? To nie jest prawda objawiona, tylko to jest prawda, którą pani jako... Prawda, czyli jaka? Prawda jest taka, to jest do sprawdzenia w dokumentach, że nic radni nie mają więcej z tej podwyżki śmieci. Nie, no to się proszę ale nie obraża, ale, bo to nie jest więcej. Główny zarzut a nie, pani, która dzwoniła. Nie, ale tak powiedziała, i właśnie dlatego pani nie czuwa nad prawdą, więc dobrze. Nie. Natomiast wracając do rzeczy, jeszcze jedna uwaga. Jeśli chodzi o uwagę o cenę, czy pani radna jest zainteresowana prawdą? Czy pani jest zainteresowana prawdą? Więc proszę powiedzieć, skąd ja chciała przede wszystkim zainteresowana klasą, żebyśmy reprezentowali pewien poziom. I żeby o właśnie, pan proszę nie przerywać. Żeby pan nie obrażał pani redaktor. Pan ma tutaj na ręku napisanie konstytucja, może niech pan sobie też napisze wolne media i również szanowanie kobiet. Ja nie obrażam. O, szanowanie kobiet to pani się już wpisuje w postać pana prezesa Glapińskiego, który broni swoich dwórek, mówiąc, za które mają po 70 tysięcy za nasze pieniądze. Pani dyrektor. Mówiąc, pani dyrektor, tak, mówi, że to jest brutalny atak na matki. No, tam tu jest naprawdę pomieszanie proszę pojęć dobra państwa, i zła. Ja bym natomiast wracając do rzeczy, żeby chodzi o śmieciach, o śmieciach, o śmieciach, o śmieciach, o śmieciach. Nie obrażajmy się, bo nie o to chodzi. Normalny termin, tak? Pan o śmieciach, pan o śmieciach. Bardzo kulturalny termin i to jest dla pana standard, tak? Dla mnie standardem jest to, że za publiczne pieniądze nie urządza się czegoś takiego, jak urządził pan Glapiński w NBP-ie i co PiS firmuje. A teraz wracając do rzeczy, czyli do śmieci, bo to jeszcze warto wyjaśnić słuchaczom i co trzeba jasno i wyraźnie stwierdzić. To również nie firmy wywozowe zyskują więcej, ale zyskują na przykład instytucje publiczne, ale nie miasto, na opłatach tak zwanych marszałkowskich. Te opłaty wzrosły od ostatniej podwyżki kilkukrotnie. Wzrosły od 70 do 270 zł, wzrosną w 2019 roku za tonę. I to trzeba zapłacić. I ten wzrost opłat ustalanych przez Ministerstwo Środowiska jest jednym z głównych czynników. Niech pan policzy, bo pan głupoty wygaduje, a to między innymi... Też takie kulturalne słowo. Tak, nie, bo głupotą jest to, że pan uzasadnia śmieci, opady śniegu i brak oczyszczania tych ulic panem Glapińskim. To jest kompletnie... Nie, nie uzasadniam panem Glapińskim. Dochodzi do takich... Nie uzasadniam panem Glapińskim. Pan tu wprowadza, bo ja tylko natychmiast jak my mówimy o śmieciach, to pan mówi, nie. Narodowy Bank Polski. Nie, jak chcę zwrócić uwagę. O opadach śniegu, na fakt. Rząd polski. Ja chcę zwrócić uwagę na fakt, ale to naprawdę że po pierwsze pan odpowie, ale mamy pana Romana jeszcze. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry. Chciałem tutaj porozmawiać na temat odśnieżania nadal tego miasta, ponieważ jestem kierowcą zawodowym i w tym momencie, jeżeli ktoś mi mówi, że tiry ślizgają się przez to na drodze, bo jest ich za dużo,
to wie pan co, no to, to troszeczkę jest, no nie wiem, ktoś chyba nie umie jeździć, bo nie ma prawa jazdy. Nie trzeba mieć prawa jazdy na duże samochody, żeby wiedzieć, że małe też się ślizgały. Parę ładnych lat temu również była podobna sytuacja. W tamtym roku była, w tamtym roku, proszę pana, ja pamiętam. W tamtym też, tak. Parę lat temu też również było centralny paraliż miasta na 24 godziny, ponieważ pługopiaskarki nie potrafią wyjechać w momencie, kiedy są potrzebne. A są potrzebne w godzinach szczytu, albo przed godzinami szczytu, jeżeli ludzie jeżdżą do pracy. Jeżeli wtedy nie wyjadą i zaczyna śnieg padać, to małe i duże samochody blokują miasto. I nie jest to prawdą, że Centralna Dyrekcja Dróg Transportu na autostradzie A1 nie poradziła sobie ze śniegiem, dlatego w Łodzi był paraliż. To jest bajka na takich, że dla dzieci małych, którym można było to powiedzieć. No to będę dwa dalej. Poruszmy dzielnicę Sikawa i Stoki, która jest zapomniana przez panią prezydent Zdanowską, gdzie to jest pięta Achillesowa tej pani. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie potrafi tam zadziałać tak, jak to powinno być. Nigdy jeszcze się nie zdarzyło, żeby w czasie deszczu albo w czasie opadu śniegu można było stąd wyjechać. A propos bajek, to bajką było również to, że A1 była zablokowana, proszę pana? Proszę pana, nie była zablokowana, ale było zablokowane, było zablokowane, a było zablokowane również centrum miasta Łodzi. A jeden nie była zablokowana, to mi wystarcza, dziękuję. Powiedziałem, że była, a nie, że nie była. Jezus. Dziękuję i mamy jasność. Niech pan sobie troszeczkę słucha również tego, że Łódź też była zablokowana. Co ma A1 do Łodzi? To, że ruch tranzytowy został skierowany do Łodzi właśnie. Dobrze, niech się zdarzy taka sytuacja, plus 40 stopni w lato. Zablokuje się A1 i Łódź będzie przejezdna? Czy nie będzie przejezdna? Też będzie przejezdna. Zobaczymy, dlaczego? Jak bo będzie przejezdna, jak się zablokuje. Nie życzę sobie będzie jechało. Tego, ale zobaczmy. A niech pan powie, dlaczego rok temu, czy parę ładnych lat temu całe włókniarze stało, że tiry w poprzek stały na drogach? Tiry stały na drogach na Alei Włókniarzy, zdaje się, dlatego, że się blokowało pod Strykowem. Wie pan co? Pan ma zawsze... Ja przepraszam bardzo, ale... Nie wiem, czy pan jest na dobrym stanowisku i wie co mówi. Naprawdę, bo jeżeli... No pan bzdury mówi, to pan bzdury mówi na forum, na całą województwo łódzkie. Proszę pana, na razie przepraszam bardzo, proszę pana, ale pan mówił, że droga była utrzymana i była przejezdna, a później zgodziliśmy się, że jednak była zablokowana, więc tu jest trochę, chyba nie ja się pomyliłem. Nie, no pan chyba, to pan chyba nie wie, co pan mówi. Pan wiem doskonale. Nie chcę usprawiedliwiać ani władz, ani służb, ale chcę powiedzieć, że zima nie po raz pierwszy nas zaskoczyła. O sytuacji w Szczyrku nie wspomnę. O przejeździe do Warszawy w poniedziałek nie wspomnę, bo podróż A2 trwała 6 godzin, a nie 2 niecałe, jak to zazwyczaj bywa. Natomiast faktem jest, że kiedy są intensywne opady, one się nie pojawiają nagle, one są zapowiadane i przygotowanie służb nie powinno mieć miejsca wtedy, kiedy zaczyna śnieg padać, tylko kiedy pojawiają się zapowiedzi i gotowość powinna być wtedy pełna, kiedy jest sygnał, że za 2, 3, 5 godzin będą nam grozić kolejne opady śniegu połączone z wiatrem czy z marznącą mrzawką. Nie chcę tego... Ja chciałbym jednak wrócić do tematu... Nie wiem, czy mamy jeszcze pana... Tak? Jest, dobrze. Panie redaktor, to nie jest tak, przed czym rozmówca powiedział. To jest prawda. Jeżeli my się szykujemy dopiero wtedy, zbieramy ludzi do tych pługopiaskarek w momencie, kiedy zaczyna śnieg padać, notabene dalej, oni nie dojadą. I to jest normalne. I teraz mowa, że A1 był zablokowany, to Łódź była sparaliżowana, to jest bajka na rysach, bo... Nie, no to jest taka w ramach dowcipu, proszę to potem. No tak, ale to... Proszę nie traktować tego i proszę mi nie wmawiać dowcipu. Pani, ale każdy, ja tego każda władza na każdą władzę na rzeka można, ale nie można przegłębić bronił, no. A niech pan jeszcze powie, co jest ze stokami, i z Sikawą, z tymi ulicami jak po ulewnych deszczach albo po roztopach śniegu. Dlaczego ulicą telefoniczną nie można przejechać? Znaczy przejechać można, tylko że idąc chodnikiem jestem cały mokry, ponieważ jadące samochody tak chlapią z tych kałuż, że to jest nie do pomyślenia. W ogóle nikt nie potrafi tej drogi zrobić. Należy przypuszczać, jeśli chodzi tutaj o to odśnieżanie, że władze Łodzi obecne z panią Zdanowską na czele przyzwyczaiły się do oszczędności w tym zakresie, ponieważ pogoda we wcześniejszych latach była na tyle łaskawa, że tam dość dużo oszczędzano z uwagi na to, że nie było tych opadów śniegu. A jak się pojawił ten opad śniegu, to państwo myśleli, że zaoszczędzą i w związku z czym zamiast ruszyć z całym aparatem i uruchomić,
uruchomić, to państwo mówią, a to wyjazd to 400 tysięcy kosztuje, w związku z czym to jeszcze poczekamy. I to jest właśnie chyba ten skutek, ale mam nadzieję, że mimo tych zapowiedzi, że wszyscy są gotowi, to państwo nie będą już następnym razem blokować wyjazd do tych półgopiaskarek i to ruszy w miasto z wyprzedzeniem. Proszę mi odpowiedzieć tylko jedną sprawę. Dzisiaj śnieg pada. Czy są problemy? Nie ma dużych problemów. I czy to ma związek, czy to przypadkiem nie jest jednak związane z tym, że A1 była zablokowana? Wie pan co, jeżeli pan mi mówi, że dzisiaj śnieg pada i nie ma problemu na drodze, to chyba pan naprawdę stwierdzam, że pan powinien iść na naukę jazdy i naukę rządzenia. Przyjechałem przez całą Łódź i wiem, jak wygląda. Dlatego, że dzisiejsze opady śniegu są znikome w porównaniu do opadów, które były w poniedziałek czy we wtorek. To jest, wie pan co, no, jeżeli w ciągu pół godziny czy godziny pada powiedzmy 2-3 centymetry śniegu na drogę i to nie jest odśnieżone i wiadomo, że samochody tego nie rozjeżdżą, a dzisiaj, no to wie pan, no to parę płateczków pada śniegu i pan mówi, że dzisiejsze opady śniegu są tak samo intensywne jak tamte. No nie powiedziałem, to pan powiedział. Bardzo dziękuję panu, ja myślę, że wszyscy sobie ocenimy sami te opowiedzi, prawda? Natomiast ja jeszcze chciałam zapytać, bo rzeczywiście to ten lód, który jest na chodnikach, no sama się z tym spotkałam, więc wiem jak to jest. Chyba starsze osoby mają kłopot, młodsze też, ale chciałam zapytać w imieniu słuchacza po raz kolejny, dlaczego nie można skręcić w lewo w ulicę Kinińskiego, bo tam jest zakaz i nie można skręcić w prawo, bo tam jest zakaz wjazdu. Ale z której ulicy w Kinińskiego? Prawdopodobnie chodzi między Rauguta, prawdopodobnie albo między Jaracza i Narutowicza, albo z Piłsudskiego, między, dlaczego między nie można Nawrot, skręcić? A Piłsudskiego. Uważam, że to jest skandal, że dalej są te odcinki blokowane. Tam się właśnie blokuje. W tym czasie, blokują kiedy są się te dodatkowe blokady innych ulic. Te ulice powinny być przejezdne. Oczywiście powinny być tam ograniczona, powinna być prędkość. One dzisiaj są na tyle przekształcone, zawężone, że tam dużych prędkości nie powinno się rozwijać. Spowolniony ruch może tam być, ale przejezdne powinny być, a nie powinny być blokowane. Jeżeli chodzi o te ulice, to one od początku były tej inwestycji przeznaczone na ruch tramwajów i transportu zbiorowego. Panie radny, miała być zbudowana ulica Nowotargowa, którego pana ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość między innymi zablokowało budowę. Pana radnego nie było, ale nie mówię, że pan, tylko mówię, że pana. Zgadzam się, ale nie mówię. Jednocześnie stwierdzam, że państwo tak to blokujecie. Mówię, że pan ugrupowanie. Wracając do tego, to warto jeszcze zwrócić uwagę, że my tak blokujemy, że myśmy rozpisali przetargi. To prawda, że ceny przetargów przekroczyły zarezerwowane środki, ale w takim razie, przyjmując pana logikę, będę teraz mógł mówić, że PiS blokuje S14 na przykład. Wracając do dalszej sytuacji. W każdym razie mówię tutaj o tym, że S14 musi być zrealizowane. Ale mówię, że przyjmując pana logikę w tym wywodzie. No, a teraz pana logika jest taka, że pan wszystko odnosi do rządu i do narodowego banku. Nie odnoszę. Ale wytłumaczę jedną rzecz. Gdyby tam otworzyć i umożliwić ten skręt, tam ruszyłby większy ruch i zablokowałby tą Kinińskiego i ruch tramwajów tamtędy. Ale więcej samochodów blokuje tramwaje, autobusy. No taka prawda, jeszcze tam mamy objazd dodatkowo. Pusta ulica, powinien tam być mógł żywy przejazd. Ale wtedy się ruszy państwa wszystkich do tego, żeby kontaktować się z Wydziałem Komunalnym i zgłaszać te chodniki, które są oblodzone, bo może ta zintensyfikowana, zintensyfikowana prezydent Hanny Zdanowskiej, to państwa zgłoszenia doprowadzą do tego, że Łódź będzie oblodzona. Tak, a dzisiaj bardzo dziękuję. 42, przepraszam, ale no i tak przekroczyliśmy termin jak co tydzień. Bardzo dobrze. Bardzo przepraszam i teraz gości przedstawię, którzy byli. Marta Grzeszczyk, Włodzimierz Tomaszewski, Mateusz Walasek, Sylwester Pawłowski. Dziękuję pozdrawiam serdecznie. Forum Radia Rock Parada.